Wyjechali na ulicę, bo jak twierdzą, to ich być albo nie być. Na szali postawili swoją przyszłość. Rolnicy protestują, bo są przeciwni piątce dla zwierząt, czyli nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Dlatego przyjechałem, bo nie zgadzamy się z piątką Kaczyńskiego, nie oszukujmy się. Co wyrabia się, nasz rząd wyrabia, to się w głowie nie mieści. Nam wszystkim po prostu. I dlatego tu jesteśmy. Wszystko tracimy. Nie wiemy, co będziemy robili. Z czego będziemy żyli? Nasze rodziny z czego będą żyły? No naprawdę trudno jest powiedzieć w tej chwili. Bo hodowla, wszyscy z produkcji roślinnej nie wyżyjemy. Zasypiemy się zbożem pół uszy. Chcemy pokazać społeczeństwu, że to również dotyczy ich, bo nie tylko nas, bo byliśmy w Warszawie, nikt do nas nie wyszedł. Po prostu zostaliśmy przez rządzących, że tak powiem, Olani, tak. I chcieliśmy, żeby społeczeństwo zauważyło, że to również dotyczy innych, bo jeżeli na przykład zlikwidujemy zwierzęta futerkowe, wtedy to jest wszystko połączone, wtedy to, co nie zjedzą ludzie, zjadają zwierzęta futerkowe, a jeżeli tego nie będzie, to trzeba będzie to zutylizować i wtedy koszty wzrosną, to również w sklepach. Za to wszystko zapłacą ludzie, którzy to po prostu kupują, a nie państwo. Rolnicy domagają się tego, by piątka dla zwierząt została całkowicie odrzucona. Polska jest, uważam, potęgą, jeżeli chodzi o drób, jeżeli chodzi o mięso wołowe, ubój rytualny, to idzie naprawdę do bogatych krajów arabskich. Hodowla napędza produkcję roślinną, produkcja roślinna i hodowla napędza inne gałęzie gospodarki. No i te zapisy to w ogóle są absolutnie nie do przyjęcia, tak? Pewnie są rzeczy i obszary, których trzeba popracować, trzeba poprawić, ale nie wywracać wszystko kompletnie do góry nogami, tak? No dzisiaj to są miejsca pracy, życie całych rodzin, spłaty kredytów i tak dalej. I teraz co? Wygaszamy to po prostu tak, o? O co więc chodzi w piątce dla zwierząt? To projekt ustawy, który ma wprowadzić zakaz m.in. hodowli zwierząt futerkowych, wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, a także utworzenie Rady do Spraw Zwierząt przy Ministerstwie Rolnictwa czy ograniczenie uboju rytualnego w Polsce. Mówimy na przykład o wołowinie. 30% tego, co produkujemy, trafia na handel zewnętrzny. I tak, żadna Europa, żadne Stany Zjednoczone tego nie kupują. To wszystko, bo te kraje produkują same dla siebie. Więc jedynym obszarem zbytu są kraje na przykład muzułmańskie i tam ten ubój rytualny robi największe, że tak powiem, znaczenie dla tego handlu. Więc jeśli to zniszczymy, to upadnie naprawdę ogromny obszar polskiego rolnictwa. Ale to nie jest tylko kwestia tych, którzy produkują zwierzęta. To jest kwestia tego, że otoczenie w postaci pasze, otoczenie gospodarcze, takie jak weterynaria, kierowcy, transport, wszyscy po kolei, którzy wokół tego budują swoje gospodarki, również na tym tracą, więc to jest absolutnie niepotrzebne, zbędne i zastanawiamy się wszyscy, czemu to zostało wprowadzone. Proponowane zmiany niszczą to, co przez pokolenia budowali rolnicy, dodaje starosta Płocki. Ustawa o ochronie zwierząt w całości jest odrzucana przez środowiska rolnicze, które żądają zaprzestania prac nad projektem. Przeciwni tej ustawie są posłowie PSL, a także Konfederacji.